Znajdujemy się w Janowie Podlaskim na terenie naszego skwerku, który w tej chwili jest właśnie poddawany rewitalizacji. Jest ta rewitalizacja, polega na tym, jak już Państwo zauważyli, wybudowanie nowych ścieżek. Właśnie tu mamy, widać przed nami kostka dolomitowa, cięto łamana. Myślę, że będzie służyła przez wiele lat, bo materiał jest to skała, to myślę, że na pewno posłuży mieszkańcom przez wiele lat. I widać w dalszej części, tam się buduje budynek, przystanek autobusowy, poczekalni, taki wielofunkcyjny budynek z toaletą, z miejscem do odpoczynku. A po prawej stronie obok będzie fontanna, na której będą stały trzy konie arabskie. Jeśli chodzi o etap budowy, to już mamy, jak już widać, część alei wytyczonych, mamy też oświetlenie już zamontowane, jeszcze brakuje monitoringu, brakuje oczywiście naszej fontanny z końmi, prawda? Będą również przeniesione pomniki Piłsudskiego właśnie tutaj w obrębie fontanny. Będzie taki piękny plac, gdzie będzie można właśnie usiąść, popatrzeć, a przy okazji zapoznać się z historią, patrząc na pomniki. Myślę, że ta inwestycja, która początkowo budziła tyle sprzeciwu, jeśli chodzi o zieleń, jak popatrzymy teraz, to nie jest tak, że wycięliśmy wszystko. Ta zieleń jest tutaj. Myślę, że te drzewka, które zostały, będą miały miejsce do, te korony będą miały gdzie się poszerzyć, one będą coraz większe, będą nowe nasadzenia, zielona trawka, której wcześniej brakowało, bo tutaj było klepisko. I to spowoduje, że to miejsce to naprawdę jest miejscem takiego wypoczynku, gdzie będzie można przyjść, posiedzieć, pomyślać. A przy okazji dzieci będą miały gdzie pobiegać, myślę, że w bezpiecznych warunkach. Jeśli chodzi o wykonawcę, wykonawcą jest firma pana Łaskiego. Ta sama firma, która budowała u nas lokale socjalne. Lokale zostały zbudowane bardzo ładnie. Myślę, że to gwarancja tego, że tu to zostanie również wykonane właściwie. Jeśli chodzi o wartość inwestycji, to można powiedzieć prawie 4 miliony, bo niecałe 4 miliony. Z tego oczywiście mamy duże dofinansowanie właśnie w ramach rewitalizacji, ponad 2 miliony, także no jest to duża inwestycja, ale to ma służyć na wiele lat i myślę, że kiedy to się ukończy, to będzie to wyglądało na miarę naszych oczekiwań i myślę, że będzie to piękne miejsce, gdzie będzie można spokojnie sobie usiąść. Tak jak mówię, zarówno mieszkańcy, jak i turyści będą mieli też miejsce, taką oazę, gdzie można będzie w spokoju posiedzieć, a przy okazji mam nadzieję, że niedługo ruszą nasze bary i restauracja, która się otwiera, mam nadzieję, że niedługo się otworzy i będzie to też miejsce, gdzie każdy coś dla siebie znajdzie. No, termin zakończenia jest odległy, bo to dopiero na listopad, ale mam nadzieję, że ta inwestycja wyjdzie wcześniej. Dużym problemem są odlewy figur koni, bo to jest taka żmudna praca artystyczna, która wymaga jednak czasu przede wszystkim. Tu się pewnych rzeczy nie da pogonić i myślę, że termin zostanie dotrzymany. Jeździliśmy, oglądaliśmy już pierwsze makiety tego konia i wygląda to naprawdę zadowalająco. Te odlewy są wykonywane w odlewni w Opolu, także daleko, ale no tak wybrał wykonawca, bo to jest po jego stronie. Także. Mam nadzieję, że to miejsce będzie miało charakter taki wielopłaszczyznowy, a wieloaspektowy właśnie, że będzie można podzielić to z wypoczynek właśnie z historią, bo nawet w tym roku, w te 3 maja zastanawialiśmy się, jak to będzie wyglądało w przyszłym roku i ta wizja jest naprawdę taka, powiedziałbym, zadowalająca, myślę, optymistyczna. Myślę, że powinno być to ładnie. No kwestia tego koronawirusa troszeczkę, ona nam opóźnia wszystko, bo ale myślę, że to szybciutko pokonamy i będzie to w dobrą stronę szło.